Dzień dobry! Nazywam się Adolf! Pozwólcie, że oprowadzę was po skórce roślin ozdobnych! Gdzie stoją rośliny? Tu, tu, tu! I tam! 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 Czy można w naszej szkółce liczyć na obsługę w innych językach? Ależ oczywiście! Po niemiecku, angielsku, rosyjsku oraz czechosłowacku! Czy ja powiem, że czechosłowacku? Czesku i słowacku. Dlaczego warto sadzić rośliny o żółtych i czerwonych liściach w ogrodzie? A to dlatego, że stanowią one świetny kontrast dla zieleni. Dzień dobry, nazywam się Janusz i jestem z Polski. Dlaczego warto odwiedzić szkółkę roślin ozdobnych? Dlatego, że mają używane rośliny z Niemiec oraz innych krajów Europy Zachodniej. Jest dobrze i jest tanio! A ty, jeśli również jesteś Januszem z Polski i poszukujesz tanich roślin, zapraszamy do szkółki roślin ozdobnych. U nas jest dobrze i u nas jest tanio, niekoniecznie używane z Niemiec. Ten wąs niejedną pi***ł. Cisy i bukszpany to bardzo prestiżowe rośliny, były zawsze sadzone przy zamkach i pałacach. Tanie bonsaje dla nowobogackich również to mamy w swojej ofercie. W ofercie również mamy bonsaje oraz inne strzyżone rośliny, żeby wasz ogród wyglądał prestiżowo. Doskonałym rozwiązaniem na skarpy są rośliny płożące. Szkoda życia na koszenie skarp. W naszej ofercie znajdą państwo również tuję na żywopłoty i ich królową tuję szmaragd. Zapraszamy państwa również po drzewa szczepione, takie jak katalpy, brzozy i czerwone buki. Zapraszam państwa do szkółki roślin ozdobnych do Dziwiszowa. Znajdą państwo u nas tuje, jałowce, cyprysy oraz inne rośliny płożące, jak również wysokie drzewa. Zapraszamy. A mówiąc zupełnie na poważnie, znajdziecie państwo u nas rośliny na żywopłoty. Najpopularniejsze tuje w kolorze zielonym, w kolorze złotym. Niebieskie cyprysy, jak również cyprysy w kolorze złotym. Tuje, które naturalnie formują się kuliście w kolorze złotym i zielonym. Jałowce pośrednie oraz odmiany jałowca zadarniającego. Po zastosowaniu takich jałowców nie będą państwo musieli kosić skarb ani trawników. Różnego rodzaju odmiany świerka i bukszpana. Jak również takie smaczki w postaci araukarii, żywotnikowce, jak również suchodrzewy oraz wiele innych ciekawych roślin. Płaczące jałowce, jak z horroru, również u nas zapraszamy. Posiadamy również strzyżone rośliny kopane z gruntu. W stałej ofercie posiadamy dziesiątki, może nawet setki różnych roślin, które zostały produkowane w rejonie Karkonoszy i są przygotowane do naszych warunków klimatycznych. Czy warto jest kupować rośliny wyprodukowane na miejscu? Ależ oczywiście, nie potrzebują one czasu, żeby dostosować się do warunków klimatycznych, tylko od razu zaczynają swój wzrost. Najlepiej wybierać rośliny hodowane w doniczkach, ponieważ przy przesadzaniu nie uszkadzamy ich systemu korzeniowego. Jednak dla osób, które profesjonalnie zakładają ogrody lub też dbają o rośliny, mamy cały szereg dużych roślin, które możemy dla państwa wykopać w wymiarach powyżej 2 metrów.